jawne, ponieważ kojarzmy. Wszystko zwykle idzie u nas jest jawne. Tak, jak najbardziej słusznie Radio pan zauważył, że to tak stąd, wygląda, stąd. Dlatego dla nas też to ja dzisiaj jest taki pewnego rodzaju jeszcze obszar, który musimy dość dobrze poznać, bo nie wszystko nie rządnica jako religia, nawet nie informacje jesteśmy w stanie ja nie wiem, czy ten Putin nie zaatakuje bezpośrednio te kościoły, bo nigdy nie będą dla nas dostępne. On wie, natomiast że to jest ja uważam, po prostu, że religia duża jest część opium tych informacji jest informacjami cywilnymi, do których powinniśmy mieć dostęp i pewnie będziemy nie mieć trzeba chlać, będzie kasa. Nie rządnica jest pijana krwią świętych. Kolejny duży projekt, którym państwo się zajmują, to portal jest BIOS. Na czym polega ten portal, ten system, no, do czego on jest stworzony i jakie było wasze źródłami zaangażowanie? Pochodzącymi ze wszystkich, tak jak wspominałem wcześniej, BIOS portal to Radio Data Hub, który udostępnia dane Orange satelitarne. Warszawa, powiem inaczej, Warszawa. Produkty satelitarne. Czyli w tej chwili inicjatywa, która powołała BIOS portal, to są 104 kraje należące do Group of Earth Observation, takiej organizacji skupiającej właśnie te 104 kraje. Tutaj każdy z krajów ma swoją instytucję, która w jakiś sposób partycypuje w tym, dostarczając produktów związanych z obrazowaniami satelitarnymi. I teraz GIOS Portal to takie miejsce, gdzie te dane można po pierwsze umieścić, będąc instytutem badawczym czy instytucją naukową, a także pobrać i wyszukać takiej ilości danych. To są setki tysiące produktów. Podstawowym problemem, którym była, to staraliśmy się pomóc ziewała, w rozwiązaniu agencji kosmicznej, to jest właśnie możliwość wyszukiwania tych. Ja mówię, to, co robiliśmy ostatnio w być projekcie, rzecz, ale to była gruntowna zmiana części frontendowej, czyli tej widocznej dla użytkownika, po to, żeby właśnie udostępnić użytkownikom lepszy, efektywniejszy dostęp do informacji, szybsze wyszukiwanie, proszę szybsza państwa, możliwość zobrazowania tego, co znaleźli. To był nasz ostatni ze sobą duży, rozmawiają duży ksiądz pana, pan do księdza, a zawsze duże wrażenie robiły zdjęcia satelitarne ziemi. Chodzi o to, w kolejnych, powiedzmy, nie pojęły języka chrystusowego. Nie pojęły języka chrystusowego. Jakiego jak tylko o Jezusiczka chodzi, to lula i że to, o czym pan redaktor wspomniał, to są dane optyczne, które tak naprawdę dla nas takich przecież zwykłych tak naprawdę te nauki, które Jezus zostawił, to trzeba w życie wcielać. Czasami swój dom, czy nawet swój samochód zaparkowany Radio przed domem, ale tak naprawdę Radio dane optyczne to jest część nadaje, bo oni tu tego, chcieli co wyzamienić z, na Anglo-Ameryka Biały. Niestety za późno. To są teraz dane tak naprawdę radarowe, święci, które pozwalają oni, na bardzo dobre zobrazowanie ukształtowania terenu, żyli, również zmian ukształtowania. Ewangelików nie ma, Biblia w śmietniku, prawosławnych nie ma. Kiedyś było dużo cerki. Nie ma. Jakby zakres danych jest ogromny. Proszę pamiętać, że z tych takich żywych danych, które pochodzą bezpośrednio z satelity, dodatkowo wykonywane są pewne transformacje obliczenia, które powodują, że dane zawierają bardziej precyzyjne informacje, już nie zobrazowania tych informacji, więc jakby ilość, zakres, wachlarz jest bardzo duży. Mówiąc o samych danych, o samej treści optycznej też trzeba rozgraniczyć, że są te zdjęcia, które są zrobione z wykorzystaniem światła widzialnego, są też te, które się robi z falami światła, których ludzkie oko nie dostrzega, ale też ma to swoją wartość naukową, teoretyczną, praktyczną. To wszystko to są chyba nie gigabajty, a terabajty danych, które są transferowane. W jaki sposób trzeba to gdzieś przetworzyć, obrobić, udostępnić? Tak, absolutnie. To jest jeden z największych problemów, to zwłaszcza, że tak naprawdę tutaj też bardzo duże znaczenie ma dostępność danych. No, na przykład proszę sobie wyobrazić terabajty danych transferowane takim zwykłym połączeniem internetowym, gdzie mówimy na przykład o problemie pogody, która się zmienia, tak naprawdę gdzie dostęp do tych danych musimy mieć taktycznie online. W naszym przypadku są to jednak takie dane, dla których możemy sobie pozwolić na to, żeby móc je składować w jednym miejscu, przetwarzać i dopiero wtedy udostępniać informacje pochodzące z tych danych. Niemniej jednak, oczywiście, tak jak pan redaktor zauważył, ilość danych jest ogromna. I przyrasta pewnie też z roku na rok. Powiedziałbym, że nawet z godziny na godzinę, bo to satelity tak naprawdę zrzucają dane praktycznie na stop. Ale działają państwo wielokierunkowo. Wyczytałem tutaj w informacji, że deweloperzy korona ci z głowy nie spadnie. Państwa firmy wzięli udział w prestiżowym konkursie organizowanym przez ESA, Space Up Cup. No, z tego co widzę, urodziło się coś, co nawet jest na czasie, bo aplikacja, która pomaga wykrywać źródła zanieczyszczeń, czyli w kontekście smogu pewnie jest to jakoś przydatne. Panie Tomaszu, proszę powiedzieć, jak dokładnie wyglądał ten konkurs, co robili tam deweloperzy, no i czy
jeszcze odnieśli jakiś sukces. Jest to coroczna inicjatywa Europejskiej Agencji Kosmicznej, organizowanie tego typu konkursów, w których no, mogą brać wybrani dostawcy z zakresu informatyki. My w tym roku dostąpiliśmy tego zaszczytu i rzeczywiście był to nasz pierwszy raz, kiedy braliśmy udział w tym konkursie. Było to bardzo ciekawe doświadczenie dla osób, które w nim uczestniczyły, dlatego że odbyło się po pierwsze w bardzo malowniczej okolicy. Te osoby właściwie przez cały dzień były zaangażowane w pracę, miały tam warsztaty, prezentacje w takim bardzo, bardzo międzynarodowym środowisku, więc to też pozwalało im na to, żeby poznać, jak pracują inni, co robią inni, jakie mają doświadczenia. I no, tych zespołów startujących było, jeżeli dobrze pamiętam, na 7, które brały udział. Każdy zgłosił do tego konkursu pomysł, jaki ma na tą aplikację. Myśmy zgłosili, tak jak pan wspomniał, taką aplikację służącą do no, w pewnym sensie przetwarzania informacji na temat zanieczyszczeń. Aplikacja została ukończona, zaprezentowana. No, niestety konkurs odbywał się w państwie wina i wygrywającą aplikacją była aplikacja, która ocenia jakość wina w pewnym sensie. Panie Tomaszu, tutaj rozmawiamy o Europejskiej Agencji Kosmicznej, o projektach, które w jej ramach są realizowane także przez państwa firmę. To warto się dopytać od kuchni, przynajmniej na tyle, na ile mogą państwo udzielić informacji, jak wygląda sposób współpracy właśnie polskich na przykład firm z agencją, jak wygląda kwestia finansowania i projektów przez agencję i agencji przez państwa członkowskie. Czy my jesteśmy, no, powiedziałbym, w tym biznesie dość młodą firmą, bo tak jak wspominałem, działamy dopiero z Europejską Agencją Kosmiczną od 2 lat i no, tak jak pan wspomniał, Polska uczestniczy we współfinansowaniu, tak jak wszystkie pozostałe kraje europejskie, projektów finansowanych później na końcu przez Europejską Agencję Kosmiczną. I oczywiście istnieją programy, które alokują te środki tak, żeby też ich alokacja była w miarę sprawiedliwa w ramach państw, które się składają na nie. Moje osobiste wrażenie na dzień dzisiejszy jest takie, że my nie do końca jeszcze wykorzystujemy jako Polska potencjał, który jest w Europejskiej Agencji Kosmicznej. My od niedawna również prowadzimy... Przepraszam, to dopytam. My jako Polska, czy polskie spółki? My jako polskie spółki nie zauważamy. To jest tak samo, jak my przez wiele lat nie zauważaliśmy tego obszaru. Tak jak wspomniałem, dla mnie kosmos był bardzo kosmiczny i odległy od tego, co robiliśmy w ramach swojej działalności takiej w tych obszarach związanych z software developmentem. Tak? Dopiero niedawno zauważyliśmy, że jest tam miejsce również dla wcale nie olbrzymich firm. Tak? Bo mnie zawsze się kosmos kojarzył z tym, że tam dopuszczeni są do stołu bardzo duży gracz, tak, że trzeba być firmą, która jest bardzo duża, bardzo silna na rynku, bardzo międzynarodowa, żeby móc uczestniczyć w tego typu projektach. Okazało się, że tak nie jest, że również firmy średnie są w stanie znaleźć dla siebie tam miejsce i tak jak no, w naszym przypadku realizować ciekawe projekty i korzystać jak gdyby pośrednio z tych funduszy, które Polska jako kraj wnosi do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tak? Więc ja uważam, że to jest obszar, w którym powinniśmy się rozwijać, inne firmy też powinny sobie szukać tam miejsca i na pewno ono jest. My na dzień dzisiejszy prowadzimy rozmowy z Polską Agencją Kosmiczną. Jesteśmy na bieżąco przez nich informowani o tym, co się dzieje, jaką oni wykazują aktywność, gdzie są obszary, w których moglibyśmy współpracować. Podejmujemy również współpracę z innymi agencjami, tam gdzie ewentualnie byłyby potencjalne obszary współpracy, tak jak odnośnie już wspominanych tutaj śmieci kosmicznych, prowadziliśmy rozmowy z Ukraińską Agencją Kosmiczną i myślę, że to jest dobry kierunek rozwoju, tylko że no, wszyscy tak troszeczkę podchodzą do tego, że jest to kosmos, tak? Jest to trudne i odległe od nas. Tu mam taką refleksję. Parę lat temu, jak mówiło się o tym, odkąd się w sumie mówi o tym, że Polacy mają świetną kadrę informatyczną, jesteśmy w tym dobrze, mamy duże możliwości, ale nie do końca potencjał, żeby to wykorzystać. Więc tak się mówiło, no dobra, ktoś się dobrze wyszkolił, zaliczył parę lat w dużej firmy zajmującej się sektorem IT gdzieś w Polsce, a potem leci za granicę, może do Stanów Zjednoczonych. Tu mi przychodził taki przykład i będzie robił systemy informatyczne w NASA. No i to jest właśnie przykład, że to jest ten moment dzięki globalizacji, że wcale nie musimy tego robić, dlatego że te systemy możemy robić w Polsce z poziomu naszych komputerów zza biurka.
nowy sposób wyjaśnić. Ja myślę, że już czas, kiedy musieliśmy wyjeżdżać, żeby robić rzeczy ciekawsze, czy znane już lepiej płatne, czy takie oparte o bardziej zaawansowane technologie, mamy już za sobą. Tak? Znaczy, ja myślę, że nie mamy się czego wstydzić jako Polska. Rzeczywiście kadrę informatyczną, w moim przekonaniu, mamy jedną z najlepszych na świecie. Oczywiście czasami brakuje nam metodologii pewnej, tego, żeby zrozumieć, że pewne rzeczy wymagają zrozumienia specyfiki branży, tak? Ale to jesteśmy się w stanie nauczyć, to my też się tego musieliśmy nauczyć. Także tutaj myślę, że nie ma powodów do kompleksów i naprawdę nie trzeba wyjeżdżać do Doliny Krzemowej, żeby robić rzeczy ciekawe, interesujące i pożyteczne. Tutaj można dodać, że tak naprawdę my, jak zaczynaliśmy projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, tak naprawdę największą barierą wejścia, która kosztowała nas najwięcej pracy, to było podejście do metodyki pracy z agencją. W tej chwili, po 2 latach pracy, rozumiemy, w jaki sposób funkcjonuje ten biznes, funkcjonuje ta organizacja i potrafimy się doskonale wkomponować, więc to główny problem to była metodyka. Czyli okazuje się, że Polska jednak jest w kosmosie, mimo że nie widzimy wystrzeliwanych rakiet i dużej też liczby satelitów, chociaż i też satelity się pojawiają. Wyczytałem informację w Rzeczpospolitej, że polski rynek kosmiczny jest warty około 10 miliardów złotych. Wydaje się to dosyć sporą kwotą, bo to jest połowa mniej więcej programu 500+, natomiast przeliczając to na dolary, no to już wychodzi powiedzmy 2 miliardy dolarów. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Gdzie jest jeszcze ten potencjał polskich firm, który można zrealizować? Czy to jest dużo, czy mało? Wydaje mi się, że to jest ciągle mało, bo jeśli sobie weźmiemy pod uwagę na przykład program Copernicus realizowany przez Komisję Europejską, który jest warty dziesiątki miliardów euro, czy weźmiemy sobie program Galileo, dokładnie taki sam, bardzo duży, ogromny program, no to widać, że potrzeby rynku kosmicznego w Europie są dużo większe. Gdzie jest tak naprawdę nasza przewaga, gdzie jest nasze miejsce, co powinno być takim strategicznym punktem, to wydaje mi się, że takie szukanie niszy różnego rodzaju, w których my jako przemysł czy jako nauka możemy wejść i dać wartość dodaną. Przykładem jest tutaj wspomniany przez pana wcześniej Space Surveillance and Tracking, w którym jako kraj mamy bardzo fajne kompetencje, mamy bardzo fajnych naukowców, mamy bardzo dużo obserwatoriów optycznych, które stanowią bardzo ciekawy zasób dla europejskiego programu. My wybraliśmy taką drogę szukania sobie niszy, szukania tych miejsc, które gdzieś tam w tym wielkim świecie europejskich dużych firm nie są jeszcze odkryte, bądź może są mniej interesujące. To jest bardzo ciekawa droga. Ale czy nie jest też tak, że Polska jest skazana na właśnie wyszukiwanie takich nisz? Panie redaktorze, mówi pan, to jest ugruntowany rynek. My musimy odkrywać pewne rzeczy na nowo. To chwilę musi zająć, zanim ten rynek się zbuduje. Wiadomo, że trudno jest, żeby u nas powstała firma takiej wielkości jak Airbus Defence and Space, która jest ogromną firmą, która tak naprawdę jest firmą, która powstawała poprzez akwizycję innych wyspecjalizowanych firm, co oznacza, że tak naprawdę to nie jest jedna wizja, która tworzyła się za jednym zamachem, tylko to był proces ewolucyjny, który trwał wiele lat. U nas mamy bardzo dużo wyspecjalizowanych, wyjątkowo dynamicznych, niedużych firm, które właśnie mają takie swoje nisze. I wierzę w to, że tak naprawdę tworząc takie rozwiązania, będziemy coraz mocniejszym graczem w kontekście całej Europy. Czyli z jednej strony niższe, małe i średnie przedsiębiorstwa, a z drugiej strony jest potencjał na rozwój i znajdowanie sobie własnej luki na rynku. I jak przypuszczam, także dla Państwa jest jeszcze trochę do ugrania i parę pomysłów do zrealizowania. I cały czas pomysły na przyszłość, na kolejne projekty chyba są, pan Tomasz. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że to jedyna rzecz, którą pewnie należałoby zrobić, żeby zaktywizować troszeczkę firmy, to jest próba połączenia tej wiedzy akademickiej, która jest, bo mamy naprawdę bardzo dobre ośrodki akademickie, mamy bardzo dobrych wykładowców, mamy bardzo zdolnych studentów, tylko tak w moim przekonaniu, z mojego doświadczenia wieloletniego na tym rynku brakuje katalizatora między biznesem a tym światem naukowym. Tak? Bo bardzo wiele pomysłów rodzi się na uczelniach, które można by na pewno wykorzystać w biznesie kosmicznym, tylko
potrzebny jest do tego biznes, który w to zainwestuje i będzie to próbował sprzedać, bo sama praca naukowa, jeżeli nie zostanie skomercjalizowana, ona zwykle nie przyniesie efektu. I to jest chyba to, co powinno być robione, na co powinniśmy dzisiaj położyć trochę większy nacisk, żebyśmy katalizowali między środkami naukowymi a biznesem. Czekamy w takim razie na taki katalizator i myślę, że tutaj niebagatelną rolę mogą odegrać nasze władze, ale to już jest oddzielny temat na oddzielną audycję. Dziękuję za rozmowę w studiu. Byli z nami pan Tomasz Finogenow, prezes Outsourcing Partner. Dziękuję bardzo. A także pan Bartosz Kudlarek, dyrektor do spraw rozwoju projektów kosmicznych i współpracy międzynarodowej w tej firmie. Dziękuję. Dziękujemy także my, Michał Dyrdliński i Przemek Pawełek. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Zważenia ze swym przykazaniem miłości. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa Lenovo z procesorem Intel Celeron oraz systemem Windows 10 za jedyne 1249 zł. Oszczędzasz 50 zł. MediaMarkt. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie, po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z nowym Audi Q2 Quattro. Dostępnym z ratą od 1350 zł netto miesięcznie. Z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Jeśli w twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz 3 powody. Kamera, złoty 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl. Odbierz za godzinę. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. Aha, tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje? To była reklama. Nie chcę przedłużać. Autopromocja. Polskie Radio 24. Rozpływacz kulturalny to program, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi zaglądać będę pod podszewkę współczesnych problemów cywilizacyjnych. Poprzez kino, teatr, muzykę, książki i sztukę przebijemy się do najważniejszych spraw dzisiejszego świata. Rozpływacz kulturalny. Zapraszam w każdą sobotę o 18.15. Kuba Moroz. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenie. Jest i sam przedziera się, zagrywa do daszka. Jest strata na rzeczy. Sukcesy polskich zawodników. Kręci, kręci, kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót. I leci, i samba. I chciałby tańczyć. What? Jeszcze dalej. Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Popychajcie równo, rytmicznie, z tempem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21.06. Zabezpieczając pierwszeństwo tego wymiaru. Minęła 15. Polskie Radio 24. Informacje.
informacje dnia. Wycofajcie z Sejmu ustawę metropolitalną. Apeluję o to do władz samorządowych, samorządowcy z gmin otaczających Warszawę. Więcej ruchu i warzyw, rezygnacja z palenia tytoniu, tytoniu i jedzenia tłustych potraw to rady onkologów w dniu walki z rakiem. Do oporu wobec prezydenta Trumpa wzywa główny tygodnik niemiecki Der Spiegel. Więcej o tym za chwilę. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Apel o wycofanie z Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustrój samorządowy stolicy. Podpisali się pod nim przedstawiciele kilkudziesięciu samorządów z Warszawy i okolic. Ich spotkanie w Stołecznym Pałacu Kultury i Nauki obserwował Karol Tokarczyk. W dokumencie można przeczytać, że rozpoczęty proces legislacyjny narusza ideę samorządności i jest niekonstytucyjny. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Grzegorz Benedykciński, przekonuje, że mieszkańcy jego samorządu nie chcą zmian. Skoro udało nam się obalić komunę, żyć w demokracji, to nie zabierajcie nam tego. Zróbcie referendum. Pomysł ten odrzuca autor projektu, Jacek Sasin, który dodaje, że referendum trzeba organizować tylko w przypadku ingerencji w gminy. Na poziomie gminy, czyli tego samorządu, który jest konstytucyjnie zapisany, nic się nie zmienia. Konsultacji zmian domaga się także prezydent stolicy, Hanna Gronkiewicz-Walc. Nie było żadnych konsultacji. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego w artykule 5 wymaga, żeby była konsultacja albo nawet referendum. Samorządowcy zaplanowali kolejne spotkania w tej sprawie. Mają się odbyć w przyszłym tygodniu. Samorządowcy przypominają, że Metropolia Warszawska działa od 2014 roku na mocy porozumienia 40 samorządów. Projekt przewiduje powiększenie Warszawy o 33 gminy. Samorządowców uspokaja premier Beata Szydło. Nie trzeba bać się zmian w przygotowywanej ustawie, mówiła szefowa rządu podczas spotkania z samorządowcami z całego kraju w Jasionce na Podkarpaciu. Premier Szydło wyjaśnia, że proponowane rozwiązania otworzą ścieżki kariery ludziom o wysokich kwalifikacjach uzyskanych w zarządzaniu sprawami lokalnymi, a do pracy na szczeblu lokalnym przyjdą młodzi chętni do pracy dla swoich społeczności. Samorząd jest doskonałą kuźnią kadr. Ludzi, którzy są przygotowani do pełnienia najwyższych stanowisk państwa. W biznesie, w administracji. Polska potrzebuje takiej kadry i musimy otworzyć tę ścieżkę kariery również z tego powodu, żeby pomyśleć, by ci najlepsi nie mieli pokusy zatrzymywania się tylko w jednym miejscu, w swoim samorządzie. Dlatego ta dyskusja o kadencyjności powinna mieć właśnie taki wymiar. To nawiązanie do propozycji ograniczania pracy w samorządzie do 2 kadencji. Ludzie sami mogą w dużym stopniu chronić się przed nowotworami. Tak, w dniu walki z rakiem mówi specjalista z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu dr Igor Madej. Rak to w dużym stopniu choroba genetyczna. Jest też związana z podeszłym wiekiem, ale jak mówi dr Madej, częściowo można się przed nią uchronić. Przede wszystkim należy unikać tytoniu, uprawiać sport, dbać o właściwą masę ciała. Otyłość jest czynnikiem, który sprzyja rozwojowi raka. Niepokojąca jest coraz bardziej powszechna w naszym kraju duża nadwaga, zwłaszcza wśród najmłodszych. Mnie przeraża, że jesteśmy jednym z pierwszych społeczeństw na świecie, jeżeli chodzi o narastającą otyłość wśród dzieci. Kluczowe są także badania pod kątem raka piersi, jelita grubego i szyjki macicy. My jako onkolodzy, jeżeli dostaniemy pacjenta, który jest w bardzo nisko zaawansowanej choroby nowotworowej, możemy go wyleczyć. Jeżeli ta choroba jest zaawansowana, wtedy nie jesteśmy w stanie pomóc. Doktor Madej dodaje, że badania profilaktyczne są powszechnie dostępne. Dla budżetu państwa są stosunkowo niedrogie. Do oporu wobec amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa wzywa główny tygodnik niemiecki Der Spiegel. Gazeta porównuje go do cesarza Nerona, który podpalił Rzym. Niemcy będą musiały stawić czoło 45. prezydentowi Stanów Zjednoczonych i jego administracji, pisze redaktor naczelny Spiegla we wstępniaku do najnowszego wydania. Niemcy muszą stworzyć sojusz przeciwko Donaldowi Trumpowi, podkreśla Klaus Brinkbaumer. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest patologicznym kłamcą i rasistą, ocenia autor. Jego zdaniem Trump próbuje puczu z góry. Chce zainstalować nieliberalną demokrację albo jeszcze coś gorszego. Także naruszyć trójpodział władz. Zdaniem autora Trump łączy autentyczne obawy przed globalizacją z nacjonalizmem i ksenofobią. Tak postępują demagodzy. W ten sposób zdobywają wpływy, zauważa Brinkbaumer. Zagrożenie, ostrzega, nie zniknie samo. Niemiecka gospodarka jest przeciwnikiem amerykańskiej polityki handlowej. Niemiecka demokracja jest ideologicznym przeciwnikiem Trumpa, któremu w Niemczech pomagają prawicowi ekstremiści. Nadszedł czas, aby bronić tego, co ma dla nas
znaczenie demokracji, wolności, Zachodu i jego sojuszy, pisze autor. Jego zdaniem należy wzmacniać Europę i zaplanować polityczny, także ekonomiczny opór przeciwko stanowiącemu zagrożenie prezydentowi. Na okładce najnowszego Szpigla, która wzbudza kontrowersje, osoba przypominająca Trumpa trzyma w prawej ręce ociekające krwią statuę. Głowę Statui Wolności, a w lewej poplamiony krwią duży nóż. 46 miliardów tzw. czerwonych kopert wysłali Chińczycy za pośrednictwem jednego z popularnych tam komunikatorów w okresie chińskich świąt Nowego Roku. Chińska tradycja nakazuje obdarowywanie w Nowy Rok najbliższych pieniędzmi umieszczonymi właśnie w czerwonej kopercie. Współcześnie tę rolę przejęła aplikacja na telefon. Więcej o tym w relacji naszego korespondenta. Obdarowywanie pieniędzmi najbliższych wirtualnie za pośrednictwem komunikatora z roku na rok w Chinach zyskuje na popularności, wypierając nawet tradycyjnie czerwone koperty. W tym roku z nowoczesnej formy przekazywania sobie prezentów w formie gotówki skorzystano aż 46 miliardów razy, o ponad 40% więcej niż rok wcześniej. To również ponad 30-krotnie więcej niż cała ludność Chin. Komunikator, z którego Chińczycy korzystają głównie w telefonach, zrewolucjonizował życie mieszkańców państwa środka. Powstał zaledwie 6 lat temu, a już stanowi jedną z bardziej popularnych platform płatniczych, dzięki której za zakupy można płacić telefonem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Polacy coraz częściej wspierają organizacje pożytku publicznego, przekazując im 1% swojego podatku. Z roku na rok zwiększa się zarówno kwota przekazywanych pieniędzy, także liczba podatników, którzy korzystają z takich możliwości. Andrzej Marczak z firmy doradczej KPMG podkreśla, że podatników taki gest nic nie kosztuje. To jest podzielenie się swoim podatkiem, który i tak by zapłacili do Urzędu Skarbowego. To jest wyraz dobrej woli, bo no, wysiłek to polega na tym, że w zeznaniu musimy zaznaczyć organizację pożytku publicznego, ten 1%, jakiś cel szczególny, może dla kogoś indywidualnie, specjalnie chcemy to przeznaczyć, ale finansowo nic nas nie kosztuje. Jak zauważa Marczak, Polska jest zróżnicowana pod względem przekazywania 1% podatku wybranym organizacjom pożytku publicznego. Tam, gdzie więcej jest bogatszych podatników, tam ten 1% jest bardziej znaczący. I tutaj oczywiście przoduje Warszawa i województwo mazowieckie. To jest praktycznie 23% ogólnej kwoty przekazywanej w ramach 1%. Przed podjęciem decyzji o przekazaniu 1% naszego podatku wybranej organizacji warto zainteresować się, czym dokładnie się ona zajmuje i na co zamierza przeznaczyć pieniądze. W naszym kraju działa blisko 8,5 tysiąca organizacji pożytku publicznego. Ich listę można znaleźć m.in. na stronie pożytek.ngo.pl. Polskie Radio 24. Sport. Maciej Gaweł. Justyna Kowalczyk po ponad 3 latach znów na najwyższym stopniu podium Pucharu Świata. W koreańskim Pyeongchang Polka nie miała sobie równych w biegu łączonym na 15 kilometrów. Wyprzedziła Amerykankę Elizabeth Steffel 56 sekund, a Japonkę Masako Ishide o minutę i 15 sekund. To było 50. pucharowe zwycięstwo Kowalczyk w karierze. Józef Łuszczek, były mistrz świata w biegu na 15 kilometrów, ma nadzieję, że ta wygrana wzmocni psychicznie najlepszą polską biegaczkę narciarską. Biegła nie dali, mam tylko swoje tempo, no i podjechała jak chciała. No i biegła techniką piękną. To by się podobało zawsze, ale jest jedno ale, bo policji jeszcze były dwie zawodniczki tylko, a 20 parę nie było. No to nie wiadomo jakie tempo, bo to by najlepsze dały Norwesz, Jorgen między innymi. No dla wszystkich jest ważne, nieważne, że wszystkich nie było, ale wygrała jak chciała. W Korei zabrakło czołowych zawodniczek Pucharu Świata, przede wszystkim ze Skandynawii. Norweżki walczyły dziś o medale mistrzostw kraju, także w biegu łączonym. Wygrała Marit Bjergen z przewagą blisko 1,5 minuty nad Heidi Wenk, która prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kowalczyk awansowała na 20 miejsce, jednak Polka w tym sezonie startuje tylko w wybranych pucharowych zawodach. Kamila Żuk zdobyła brązową medal w sprincie na biatlonowych mistrzostwach Europy Juniorów w Nowym Mieście w Czechach. Zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Marketa Dawidowa, a druga była Rosjanka Waleria Fazniecowa. Duszan Kuciak, były bramkarz Legii Warszawa, wraca do Polski. Słowak, który ostatnio był piłkarzem Hull City, podpisał z Lechią Gdańsk kontrakt do końca sezonu. Kuciak grał w Legii od 2011 do 2015 roku, zdobył w tym czasie 3 mistrzostwa i 3 puchary Polski.
Wyjątkowy charakter będzie miał dzisiejszy mecz Ligi NBA, w którym Washington Wizards podejmą New Orleans Pelicans. Marcin Gortat, środkowy stołecznej drużyny, kolejny raz organizuje Polską Noc. O szczegółach Jan Machlowski. Wydarzenie ma na celu promocję naszego kraju w NBA oraz wśród Amerykanów przychodzących na mecze najlepszej koszykarskiej ligi świata. Na Polską Noc specjalnie przyjadą Alicja Bagleda oraz Jana Jędrzejczyk, a także Polonii kibice z wielu zakątków USA. W przerwie pojedynku Wizards Pelicans Marcin Gortat wręczy swoją koszulkę weteranowi Powstania Warszawskiego. Następnie wystąpią trzy liderki z Wrocławia. Zaprezentują one taniec, którym nie zabraknie polskich akcentów. Tym razem zostanie zmieniona nieco formuła Polskiej Nocy. Mówi specjalnie dla Polskiego Radia Marcin Gortat. Z tego roku na pewno będzie troszkę inaczej. Będziemy rozdawali autografy, a nie rozmawiali z ludźmi. To już tak naprawdę wszyscy przychodzą po autografy i zdjęcia. I w tym roku troszkę zmienimy całą procedurę. Po meczu polskim kibicom zostanie zaprezentowane specjalnie nagrane na tę okazję przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. Podkreślił, że dzięki takiej imprezie jednoczą się Polacy na całym świecie. Ze Stanów Zjednoczonych do Polskiego Radia Jan Pachowski. Koszykarze Wizards przystąpią do tego meczu w dobrych humorach. Po słabym początku sezonu teraz mają bilans 29-20 i zajmują trzecie miejsce na wschodzie. Prognoza pogody. No właśnie, na wschodzie tam marzną mieszkańcy naszego kraju, bo jest niewielki mróz, minus 2 stopnie na Suwalszczyźnie, minus 4 na Lubelszczyźnie, w centrum około 0, cieplej na zachodzie kraju, nad morzem do plus 4 stopni. Do końca dnia będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu lub mrzawki. Na wschodzie kraju i w górach poproszę śnieg. W wielu regionach od 3 do 8 godzin. Wiatr wieje słabo, na wybrzeżu jest umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jak gadać, to trzeba umieć rozdzielać ziarno od plew, a nie takie maherowe. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivo. Zawarty w suplemencie diety Pozitivo wyciąg z strzyk, mieluko i nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivo ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozitivo, oszczędź sobie nerwów. Nowe opakowanie zawiera 180 tabletek. Polecam suplementy do prewencji. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Prewencja edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnek. Proszę mi lepiej. Prewencja. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Tu Polskie Radio 24 i Mateusz Drozda. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i zapraszam na nasz program, na spotkanie z Polskim Radiem 24 do godziny 20. Dziś sobota, w kalendarzu 4 dzień lutego, na zegarach 13, dokładnie punktualnie minut po godzinie 15. Co przed nami? Już za chwilę magazyn motoryzacyjny, za chwilę, to znaczy o 15.33. Dziś gościem Mariusza Akcyla będzie Tomasz Kulik, instruktor jazdy. A temat audycji motoryzacyjnej to zmiany w egzaminie na prawo jazdy. Po godzinie 16 poznajmy się, czyli między nami zwierzętami. Dziś o emocjach zwierząt. Czy psy, koty, ryby mają emocje? Jak okazują emocje, jeśli mają? Jak możemy je rozpoznać, by zrozumieć czworonogi na przykład? Więcej za godzinę na naszym antenie. Po godzinie 16.30 z kolei, czy dziś małżeństwo potrzebuje promocji? Moim gościem będzie Teresa Marzano z UPSW. 7 lutego na tydzień przed Dniem Świętego Walentego w Warszawie rozpoczną się obchody Tygodnia Małżeństwa. Tydzień Małżeństwa to wydarzenie, które pokazuje sens i piękno trwałego związku małżeńskiego. Idea obchodów rozwinęła się w Stanach Zjednoczonych od lat 90. Jest realizowana w wielu krajach świata. Jak w Polsce to wygląda? Jak w Polsce promocja małżeństwa wygląda? Na ten temat porozmawiamy po 16.30. Co kryją w sobie polskie archiwa? Dr Wojciech Woźniak, naczelny dyrektor archiwów państwowych, i Marianna Odmianowska, dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego, będą moimi gośćmi po 17.00 z kolei w Polskim Radiu 24. Po 18.00 rozprowadz kulturalny i Kuba Moros. Już teraz minął nie Kuba na tę audycję. Serdecznie zapraszam. Po 19.00 z kolei o tym, że w polsko-niemieckim internecie od kilkunastu dni trwa starcie, trwa potyczka i nie tylko w internecie. Specjalny samochód, który ciągnie ze sobą baner z napisem, że to nie chodzi o polskie, a nazistowskie obozy śmierci, wyruszył z Wrocławia pod siedzibę niemieckiej telewizji ZDF Wiesbaden. Następnie pojedzie do Bonn, Brukseli, do Londynu. Teraz sami możemy pomóc w wytykaniu fatalnego błędu, przypisywaniu nam
zaryzykował zniesienie wiz dla ludzi. Serdecznie zapraszam do słuchania Polskiego Radio 24. Polskie Radio 24. Gorący temat. Rzecznik rządu Rafał Bochenek zaprzeczył pojawiającym się w mediach informacjom, jakoby polski rząd odmówił przyjęcia dzieci z Aleppo. List do rządu w sprawie przyjęcia sierot skierował prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Rafał Bochenek ocenił, że pismo było bardzo ogólne. Podczas zwołanej konferencji chciał, jak powiedział, sprostować kilka nieprawdziwych informacji. Główną nieprawdziwą informacją jest to, że rząd polski odmówił przyjęcia dzieci z Aleppo. Jest to informacja nieprawdziwa, proszę państwa. Rząd polski nie podjął żadnej decyzji w tej sprawie. Żadna decyzja w tej sprawie nie zapadła, a pismo, które zostało wystosowane w odpowiedzi na pismo pana prezydenta Sopotu Karnowskiego, było pismem, które wskazywało na obiektywne trudności związane z przeprowadzeniem tego typu działań. To pismo zawiera stwierdzenie pewnego stanu faktycznego, który rzeczywiście istnieje. Natomiast tak jak państwu na początku powiedziałem, to pismo nie zawiera żadnej decyzji co do działania polskiego rządu w tym zakresie. Szanowni państwo, chciałbym zwrócić również uwagę na to, że pismo, z którym pan prezydent Jacek Karnowski zwrócił się do nas, jest pismem bardzo ogólnym, ponieważ ono ma bardziej charakter takiego apelu, nie zawiera żadnych konkretnych danych, żadnych szczegółowych informacji i tak naprawdę pan prezydent Karnowski, biorąc pod uwagę to, co dzieje się od wczoraj, powinien dzisiaj, jeżeli rzeczywiście chce na poważnie zająć się tym problemem, nie powinien dzisiaj organizować konferencji prasowych, tylko przystąpić do sprecyzowania swoich oczekiwań, sprecyzowania tego, co tak naprawdę w tej sprawie powinniśmy rzeczywiście zrobić. Szanowni państwo, jeszcze jedna sprawa. Ja chciałbym zwrócić uwagę na działania w zakresie pomocy humanitarnej uchodźcom, sierotom z Aleppo, które podejmuje polski rząd już od dłuższego czasu, od momentu, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd pani premier Beaty Szydło objął stery rządów w naszym kraju, podjął szereg działań związanych chociażby z finansowaniem pomocy humanitarnej właśnie na Bliskim Wschodzie. Warto zwrócić uwagę, że tylko w zeszłym roku przeznaczyliśmy na pomoc humanitarną aż 46 milionów złotych, co jest kwotą dużo większą w porównaniu do tych pieniędzy, które były przeznaczane właśnie na takie cele przez naszych poprzedników. Zaangażowaliśmy się również w pomoc w ramach Funduszu Syryjskiego. Realizujemy również, co warto podkreślić, projekt humanitarny wspólnie z Niemcami, z naszymi sąsiadami. Projekt ten został zainicjowany przez panią premier Beatę Szydło. Pani premier złożyła taką propozycję pani kanclerz Angeli Merkel. Pani kanclerz wyraziła swoje zainteresowanie i ten projekt humanitarny związany z remontem szkół dla uchodźców jest na Bliskim Wschodzie realizowany i również na ten cel są przeznaczone odpowiednie kwoty i odpowiednie środki. Ja, szanowni państwo, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dla nas, jako rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu Rzeczypospolitej Polskiej, najważniejsze jest to, aby w ramach oczywiście podejmowanych działań związanych właśnie z tymi kwestiami zagwarantowane było przede wszystkim bezpieczeństwo Polaków, ale również mamy świadomość rozpatrywania tych spraw pod kątem kwestii humanitarnych. I to właśnie dlatego ta pomoc rządu pani premier Beaty Szydło jest podejmowana, ta pomoc jest udzielana. Już w zeszłym roku, tak jak powiedziałem, wiele inicjatyw było podejmowanych również i w tym roku kolejne środki, kolejne pieniądze zostaną wyasygnowane. Także my w tę pomoc się angażujemy. Tak mówił rzecznik rządu Rafał Bochenek podczas konferencji prasowej. 18 minut po godzinie 15. Z nami jest ksiądz profesor Waldemar Cisło, pomoc Kościołowi w potrzebie, dyrektor sekcji polskiej. Dzień dobry, witam księdza. Kłaniam się panu, witam nasze słuchacze, cześć Boga. Proszę księdza, jak pomagać skutecznie? Czy istnieje to napięcie, pewna konkurencja między pomocą tam na miejscu, a na przykład zapraszaniem dzieci czy uchodźców do swoich krajów, do Europy? Znaczy, Kościół w Polsce taką taktykę, myślę, że bardzo rozsądną, że Caritas pomaga tu na miejscu, chociaż ma też swoje filie w tych krajach objętych wojną, a teraz Polska są potrzeby innych Polaków, pomaga tam na miejscu, w Iraku, w Syrii. I to jest pomoc bardziej skuteczna, bo teraz święta byliśmy reporterami telewizji polskiej, mieliśmy żeby naocznie sprawdzić, jak rozsądne to było, ponieważ obozy, które nie są likwidowane, ludzie przenoszą się do okolicach Erbilu, do mieszkań, wracają do pracy, pozostają na miejscu, są szkoły z kontenerów, są szpitale. To im daje poczucie bezpieczeństwa, jakiejś stabilizacji, pozwala im tam pozostać. Oczywiście część z nich pozostałe są kraje objęte wojną, więc przyjeżdżają do Europy.
tym jak mówi nasz prezydent, ma problemy z papierem narodowym, więc to przyjdzie stamtąd, będzie potrzebował pomocy, będzie głodny, obdarty, nie odejdzie spod drzwi polskiego domu bez udzielenia tej pomocy. I myślę, że to jest chyba najlepsze nastawienie, jakie Polska mogła zaoferować. Oczywiście moglibyśmy robić więcej i taka inicjatywa, myślę, że mogę o niej powiedzieć, księdza arcybiskupa Józefa Kupnego z Wrocławia, że cały tamten rejon, ta świetlica, rozpoczynamy w Wielkim Poście zbiórkę na wyremontowanie szpitala w Aleppo. Dziękuję właśnie za, już jesteśmy po pierwszych rozmowach i to jest też chyba takie bardzo rozsądne, żeby tam na miejscu, czy nawet już się lekarze zgłosili, pierwsza ekipa, która chce tam pojechać i udzielać pomocy w tym wyremontowanym szpitalu, żeby tak pomagać. Także Polacy, myślę, że bardzo dobrze to organizują i my chętnie jako Polsko się potrzebie wszystkich tych naszych kanałów udzielamy, bo pracujemy z ludźmi na miejscu, z siostrami, z księżmi, którzy tam są. To będą polscy lekarze, lekarze z Dolnego Śląska, którzy pojadą do szpitala wyremontowanego za pieniądze również Polaków? Tak, to są nasi lekarze, bo my te akcje dopiero rozpoczynamy i może to jest droga dla miast. Wie pan, ja się boję, żebyśmy znowu nie upolitycznili tego jak na początku, żebyśmy zrobili, że ludzi cierpiący robimy kartę polityczną, więc nie róbmy tego i wszystkie strony tego konstytucji wzywam do tego, żeby nie upolitycznić tej sprawy, bo ci ludzie dość wycierpieli, żeby być jeszcze kartą przetargową. A może to jest też pomysł dla włodarzy tych miast, które mają dobry pomysł, bo trzeba pochwalać każdą inicjatywę, która chce ulżyć cierpiącym. Bodajże Sopot Gdańsk chyba tutaj weszły w tę inicjatywę. Może powtórzmy ten projekt, który robimy na Dolnym Śląsku, że chętnie my jako Polska się włączymy się w tę inicjatywę, pomożemy, żeby remontować szpital w Syrii i wtedy pomoże, wyremontuje czy może w Homs, czy może w Syrii jakiś szpital. Chętnie zorganizujemy też kontakty na miejscu. Czy ta pomoc jeszcze bardziej efektywna? Będziemy starali się o możliwość przyjęcia dzieci na leczenie i rehabilitację na określony czas. Mam już wstępną deklarację do prezydenta Gdańska, mówi prezydent Sopotu, który również chce przyjąć syryjskie dzieci na leczenie. Wierzę, że wspólnymi siłami uda nam się sprowadzić i wyleczyć chociaż 10 dzieci. Jak ksiądz reaguje na takie pomysły? One wpisują się w tę działalność, którą ksiądz prowadzi od lat tam na miejscu i choćby te akcje, które rozpoczynacie razem z Dolnym Śląskiem? Wie pan, ja nie chcę się, bo ja, my jesteśmy apolityczni, nie chcę... Nie, to nie chodzi o politykę, tylko, chodzi o te dziesiątkę dzieci, czy one mają szansę faktycznie żeby u nas dojść do zdrowia i wrócić tego. Tam? Tylko postawmy sobie pytanie, czy chodzi nam o pomoc, czy o przełamanie pewnej rzeczy, bo... Nie zapytałem, nie bez przyczyny na samym początku, jak najlepiej pomagać, która pomoc jest najskuteczniejsza? Najskuteczniejsza jest na miejscu, no bo proszę zauważyć, koszty transportu, załatwienia formalności i tak dalej, no też nie róbmy z małych dzieci terrorystów, chociaż wiemy, że czasami są dzieci używane jako żywe bomby, ale to nie, bez przesady. Natomiast no musimy wypośrodkować, bo wie pan, będą na pewno przypadki takie, że będzie potrzebne leczenie bardzo skomplikowane i że trzeba będzie przywieźć do Europy. Na pewno takie sytuacje są. Widzimy te dramatyczne zdjęcia z Aleppo, z Homs, z innych miejsc, gdzie te dzieci wyciągane spod gruzu nie są w stanie płakać. My teraz robimy taką dużą akcję Puszka Mleka, bo te matki, które tam pozostały, nie mając pieniędzy po tylu latach wojny, nie mając nic, chcą dawać tym dzieciom, żeby przynajmniej miały to zabezpieczone, że to, co jest konieczne dla dziecka, mleko, żeby ona mogła przyjść do kościoła i wziąć to, co jest potrzebne na mleko w proszku dla swojego dziecka. Więc taką akcję żeśmy też podjęli i ona się już rozpoczęła, podaruj puszkę mleka, na naszej stronie internetowej są wszystkie dane. Natomiast no, nie wykluczajmy ani jednego, ani drugiego, tylko mówię, że jeśli chcemy pomóc, to wybudujmy szpital. Ja rzucam inicjatywę, chętnie pomożemy, wyremontujmy jeden, dwa szpitale, czy przy pomocy rządu, czy przy pomocy miast Gdańska, czy Sopotu i będzie na pewno jeszcze bardziej efektywna ta pomoc i ta idea jest świetna, tylko ją mówię, dobrze zróbmy. Żeby mieć takie szczegółowe pomysły na pomoc, jak to mleko, o którym ksiądz wspomina, trzeba tam być, trzeba znać te bieżące i najważniejsze problemy ludzi, którzy tam na miejscu cierpią. Na pewno to trzeba, wie pan, bo jeśli Homs miał, czy Aleppo miało ponad 2,5 miliona mieszkańców, jeśli tam było 6 tysięcy lekarzy przed wojną, a teraz zostało kilku, jeśli jest embargo na leki, gdzie ci ludzie nie mają dostępu, jeśli stawali przed dylematem ci księża czy siostry, co ja mam dać? Ja mam człowieka, który potrzebuje dializy, ja mam człowieka, który potrzebuje leku na ciśnienie, co ja mam wybrać? Ja nie mam pieniędzy na wszystko. Więc tego typu dylematy ci ludzie mają oczywiście. Więc każda inicjatywa jest dobra, tylko mówię, po pierwsze, bardzo proszę, nie upolityczniajmy tego, bo tym ludziom nie wolno już ich robić karty przetargowe, pomagajmy mądrze. Jak aktualnie?
aktualnie sytuacja wygląda w Alepo? Mówi ksiądz, że byliście razem z reporterami TVP w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, tak? W Iraku teraz, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to chcemy pokazać w okolicach Świąt Wielkiej właśnie tę sytuację. No się uspokaja, no tam, gdzie wojska rządowe przejmują kontrolę, to nie mamy tych rozgrywek terrorystycznych na obywatelach. Obywatele nie są używani jako żywe tarcze i ta sytuacja się normalizuje. I ufajmy, że to, czego oni potrzebują właściwie od nas, czyli pokoju, który rozwiąże nam wszystkie problemy, bo przecież nie jest marzeniem nikogo wyjeżdżanie ze swojej ojczyzny, ale życie w pokoju, one by nam się rozwiązały i ufajmy, że do tego dojdzie. A rząd i wszystkie siły niech robią co w ich mocy, żeby ten pokój tam na Bliskim Wschodzie zapanował. Wtedy będzie to najlepsze rozwiązanie tego konfliktu, który mamy. A jak tam na miejscu pomoc wygląda? Kościół katolicki współpracuje z innymi organizacjami? Mówicie jednym głosem, jeśli chodzi o pomoc tym potrzebującym? Tam mamy i maronitów, i kościół syryjski, prawosławny i tak dalej. W czasie takiej sytuacji nikt nie patrzy na wyznanie, nikt nie patrzy, czy ktoś jest muzułmaninem, czy chrześcijaninem, bo bomby spadają na wszystkich. W Aleppo, jak wspominał arcybiskup Odo, kiedy przyszedł muzułmanin staruszek po miskę ciepłej zupy i ją dostał, to mówi Saidna do biskupa: dziękuję za tę miskę zupy, bo przynajmniej ty staremu muzułmaninowi dałeś ciepłą sprawę. Wie pan, jak się dzieci cierpią, jak cierpią kobiety i starcy, bo to są największe ofiary wojny. Nikt nie patrzy, nie pyta o certyfikat chrztu i chcielibyśmy, żeby w drugą stronę tak było, bo z kolei w tych muzułmańskich ośrodkach niestety chrześcijanom się nie udało tej pomocy. Tego, cośmy sprawdzili, to około 17% tej pomocy, którą tam przekazywały jest przez kościoły, bo kościół w takim miejscu jak Syria, Irak, to jest szpitalem, jest schroniskiem, jest przychodnią, jest jadłodajnią, jest wszystkim. Ci ludzie, jeśli szukają pomocy, to idą najpierw tam. A kościołowi brakuje lekarzy, brakuje zakonnic, księży, tych, którzy chcą tam na miejscu pomagać, chcą wyjechać? To znaczy księża organizują tę pomoc, bo jest wielu ludzi, którzy są i to, co jest też pięknym znakiem obecności, jak Benedykt XVI w Libanie wspominał, że my, Ekklesia Medo i Rente, mamy to zapisane, że Bliski Wschód bez chrześcijan nie będzie tym samym Bliskim Wschodem, to dlatego, że jeśli tam by nie było chrześcijan, to dzisiaj byś nie miał kto pochylać nad tymi najbardziej cierpiącymi. Biskupi, księża i siostry generalnie zostali tam, wielu z nich zostało porwanych, wielu z nich też oddało życie, mieliśmy arcybiskupa Darwisza, tutaj niedawno w Polsce gościliśmy z Homs. Piękne świadectwo ludzi, którzy żyją z tymi ludźmi, są z nimi i tak jak dobry pastor zostają do końca ze swoimi ludźmi. A jak pomagać tutaj z naszej perspektywy? Nie każdy może wyjechać, nie każdy może włączyć się aktywnie w tamtą pomoc. Mówi ksiądz o akcji Dolny Śląsk, remont szpitala w Aleppo. To jest daleko? Polacy rozumieją te potrzeby i chętnie dzielą się swoimi pieniędzmi? Jak się do nich mówi? Jak się apeluje? Proszę pana, my działamy 11 lat i muszę powiedzieć, że tak otwarte serca przy tak niezasobnych kieszeniach, jakie my mamy generalnie jako społeczeństwo, to naprawdę trzeba, jestem pełen podziwu dla Polaków, dla ich szczodrości, dla ich hojności. My zbieramy kanałem kościelnym od kilku lat i tak jak mówię, no, to są niesamowite kwoty, które ludzie wpłacają, za które jesteśmy bardzo wdzięczni. Mówiąc o pieniądzach, jakie pieniądze by rozwiązały najważniejsze problemy? Jeśli nawet pamiętamy ten fakt mleka w proszku, o którym ksiądz wspominał, jakie to są kwoty, jakiego rzędu? 20 tysięcy dolarów miesięcznie chcemy objąć tym 3 tysiące dzieci tym projektem. W zależności od tego, ile uzbieramy, tyle będzie. Zapomniałamy biura w 20 krajach, więc takie są projekty nawet po kilka milionów. Jeśli chyba 8 tysięcy rodzin korzysta z pomocy żywnościowej, to są paczki, które kosztują 60 dolarów. Tam jest kasza, mąka, olej. Czasami trzeba kupić butlę z gazem, żeby coś ciepłego ugotować na przynajmniej raz dziennie. Czy teraz, jak widzieliśmy zdjęcia z Libanu, w Syrii był atak zimny, więc zimno, wilgotno. Trzeba tych ludzi ogrzać, żeby oni nam nie zamarzali. Więc tego typu rzeczy są potrzebne, ale ci ludzie też muszą mieć świadomość, że on dostanie w tym tygodniu, ale też i w następnym tygodniu, żeby oni mieli odrobinę jakieś poczucie stabilizacji, mieszkając w tak dramatycznych warunkach, często w obozach dla uchodźców. A jeśli słyszymy, że w 2016 roku na pomoc humanitarną dla Syryjczyków oraz przyjmującej ich ludności lokalnej na Bliskim Wschodzie Polska przeznaczyła około 46 milionów złotych, to dużo, to wystarczająco? Na co te pieniądze mogą być przeznaczone? Nie chcę się wypowiadać, my nie korzystamy z pieniędzy rządowych, to są wszystko wpłaty indywidualne i tym bardziej je sobie cenimy, natomiast to jest na pewno jakaś pomoc, gdyby ona była rozsądnie udzielona. Wie pan, jest wiele organizacji pomocowych, które na przykład mają siedzibę w Turcji i z kim się tam porozumiewają z terrorystami. Kościół ma tę przewagę, że jest na miejscu, że ma bezpośredni dostęp, ludzie do niego przychodzą. I dlatego też trzeba patrzeć, komu pomagamy, żeby wspierać tych, którzy potrzebują, a nie tych, którzy handlują. Proszę księdza, ktoś z naszych słuchaczy teraz chce pomóc, proszę powiedzieć, jak może to zrobić, jakie strony odwiedzić. Wchodzi na stronę internetową Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ma projekt Mleko, może wpłacić na konto z dopiskiem Syria, Irak, co
leży na sercu, może to zrobić, a ci, których pieniędzy nie mają, przynajmniej jak proszą na sobie czy sobie, bądźcie naszym głosem i mówcie, upominajcie się o nas. I może człowiek być pewien, że te pieniądze zostaną dobrze spożytkowane. Bardzo dziękuję za rozmowę w Polskim Radiu 24. Co roku dajemy raport, mamy audyt KPMG, także tu możemy być spokojni. Dziękuję panu, dziękuję państwu jako medium, że nagłaśniacie to, bo trzeba to dobrze i prawdę o tym. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, dyrektor sekcji polskiej. Kłaniam się nisko. Informacje dnia w skrócie. Nie zapadła żadna decyzja rządu w sprawie przyjęcia w Sopocie sierot z Syrii. Informuje o tym rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jak dodaje, prezydent Sopotu Jacek Karnowski powinien sprecyzować swoje oczekiwania. Rzecznik rządu mówi też, że nie ma jeszcze stanowiska gabinetu Beaty Szydło w sprawie ewentualnego poparcia dla kandydatury Donalda Tuska na drugą część kadencji przewodniczącego Rady Europejskiej. Według Bochenka dyskusja na ten temat odbędzie się w najbliższych tygodniach. Wczoraj Donald Tusk zadeklarował, że jest gotów kontynuować swoją pracę jako przewodniczący Rady Europejskiej. Mówił o tym podczas nieformalnego szczytu wspólnoty na Malcie. Jego pierwsza kadencja zakończy się w maju. Syryjskie siły demokratyczne informują, że rozpoczęły nową fazę kampanii przeciwko państwu islamskiemu w Arrakce. Celem ofensywy jest zamknięcie okrążenia miasta, także odcięcie siłą terrorystów drogi do ich bastionów w prowincji Deir al-Zor. Według syryjskich sił akcja została podjęta przy rosnącym wsparciu lotnictwa prowadzonej przez Stany Zjednoczone Koalicji. Siły międzynarodowej koalicji dowodzone przez Amerykanów od ponad 2 lat prowadzą naloty na pozycję ISIS. Oddziały dowodzone przez kurdyjskich bojowników prowadzą ofensywę na sąsiednich obszarach, głównie na północ od miasta. Arrakka jest stolicą samozwańczego kalifatu, pozostaje w rękach ekstremistów od stycznia 2014 roku. Większe wsparcie dla polskich startupów zajmujących się tworzeniem gier komputerowych zapowiada Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Grzegorz Kądzielewski z resortu mówi, że teraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamierza bardziej pomagać mniejszym innowacyjnym twórcom. W ramach NCBR-u od ubiegłego roku funkcjonuje program wsparcia twórców gier gaming. W tym roku tą kolejną edycję trochę postanowiliśmy przeformatować, żebyśmy nie dawali środków dla tylko dużych podmiotów, tych takich już okrzepłych na rynku, ale będziemy również dawali środki finansowe na wsparcie tworzenia gier dla startupów. W ten sposób wydaje nam się skuteczniej i o wiele szybciej rynek. Według danych z połowy ubiegłego roku wartość polskiego rynku gier szacowana jest na ponad 90 miliardów dolarów. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jakie zmiany czekają wszystkich tych, którzy będą zdawać nowy egzamin na prawo jazdy? Ten temat na pewno pojawi się w Polskim Radiu 24 przed 16, na zegarach 15.33. Na naszej antenie czas na tematy motoryzacyjne. Magazyn motoryzacyjny. Prowadzi Mariusz Gzyl. Mariusz Gzyl, witam państwa bardzo serdecznie. A dziś temat, który pojawił się nieco znienacka i wielu kierowców zostało nim zaskoczonych, bo przekonali się na własne oczy, że te wszystkie żółte słupki, które straszyły w dużych miastach na skrzyżowaniach, nagle pod osłoną nocy zostały odwinięte z czarnej chmury. Wszyscy już myśleliśmy, że ustawodawca poszedł po rozum do głowy i faktycznie te wszystkie urządzenia mają stanąć tam, gdzie o jakich tam chemiach było, ja mówię, o, Pamiętają państwo, cała afera zaczęła się od tego, że fotoradary zaczęły pojawiać się w miejscach takich, gdzie kierowcy owszem rozwijają dużą prędkość, ale gdzie to nikomu nie szkodzi. Okazało się, bowiem w ten sposób gminy chcą zapychać swoje dziury budżetowe i dostarczać gminnym budżetom dodatkowych środków. Koniec końców fotoradary w wielu miejscach zniknęły, pozostały te w takich miejscach, jak na przykład wylotówka z Warszawy dwupasmowa, spowodowały zatory chociażby przed tunelem wzdłuż Wisły w stolicy. Głosów za było mniej więcej tyle, co głosów przeciw. Argumentem, powtarzam, który spowodował, że fotoradary zniknęły, było to, że one mają służyć poprawie bezpieczeństwa, a nie nabijaniu kabzy lokalnym. Samorządy teraz zaszły, a w którym roku zawarł pakt z diabłem? Zmieniło
No, już dawno, dawno, nie przejmuj się. No. On tak tylko mówi, że umrze, ale on będzie długo żył. No, tak, 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 tak. Po prostu ty jako osoba wiedząca biblijna musisz go unicestwić. No, tak. I to właśnie tutaj dopiero problem, bo wiesz, ja bym go nie zamordowała, bo to nie wolno. Każdy ma takie same prawa, wiesz. A ty wiesz, co mi ta Wiesia powiedziała? Tak, że ja będę długo żyć. Pozostaje mi jedynie wierzyć, że mój ojciec policjant, ona już to odkryła, że mój ojciec policjant i że ja będę długo żyć. Tego, żeby poskramiać, no. Którzy uważają, że jest. Ale ona taka trochę nawiedzona jest. Ale czym ona jest nawiedzona? Co tam się z nią stało, z tą Wieśką? Trojaki sposób. No, wiesz, że ich skuteczność jest niekwestionowana, jeżeli chodzi o ograniczanie zapędów i ograniczanie prędkości. To z badań chociażby Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że w momencie, w którym te fotoradary stały i działały, średnio na dobę dochodziło do około 200 oczywiście, wystawionych mandatów za przekroczenie prędkości. Natomiast chwilę po tym, jak zostały poczarowania zawinięte, to tam padają. W tych samych miejscach, ja byłam w Anglii, Ameryce, Białej Stoku, średnio na dobę do ponad 160 tysięcy wystawionych teoretycznie mandatów. Z kanału działa, ale pytanie tylko, czy te fotoradary stały tam, gdzie faktycznie trwały bezpieczeństwo, bo jak pamiętamy, oni potrafią założenia miały stawać blisko szkół, do Pana Boga, wszyscy każdy od siebie, to się taki jazdo robi, ale ten pastor wyskakuje na środek i tak ręce do góry, albo pada na kolana, tak teatralnie, faktorsku, to mi się bardzo podobało, ale wiesz, człowiek pierwszy raz to taki by się wstydził, by się krępował, a oni się w ogóle niczego nie krępują, gadają, Panie Boże, dzięki Ci wielki, Panie Boże, zapłać, to, różne tematy, musisz dużo gadać i nie przestać nic mówić. 70 km na godzinę. Pytanie więc, czy teraz niewylane zostanie dziecko z kąpielą, bo sądziliśmy, że owszem, ITD będzie miało kilka miesięcy na to, żeby przejąć zarządzanie fotoradarami, ale również po ale to, słuchaj, tam bardzo dużo ludzi takich, którzy a to tam z Wielka Podlaskiego, taki mój kolega, bardzo miły, też oddani są, wiesz, że jak Bóg pozwoli, ciągle mówi, tutaj do Warszawy przyjeżdża, bo tutaj mają takie różne religie i oni w tych różnych religiach dobrze się czują. Ja widziałam tam nawet ładne czystów, tych oddzielonoświątkowców, nawet widziałam gdzieś cerki w Jamstoku. No a tutaj to wiadomo, i tutaj taki z Wielka Podlaskiego, taki ładny chłopak, piękny i taki tak oddany no do tych zielonoświątkowców, właściwie jakiś taki kościół. I ja mówię, to chodź pójdziemy do tych moich kolegów, do mormonów, słuchaj, w Jamstoku. Ale tam, wiesz, to jeszcze oni tam nie napłynęli, jeszcze nie było tych mormonów. I po prostu on nigdy się nie poddaje, ten taki zielonoświątkowy. Tam mówię, chodź, porozmawiamy, sprawdzimy ich wiarę. Było bardzo zimno, słuchaj, i myśmy weszły na klatkę. I tam oni wynajmowali mieszkanie i tak dalej, ci mormoni. Ale tak, pukamy, oni widzą mnie, poznają jakby, no ale on mówi, ten zielonoświątkowy. A oni mówią, że nie w tej chwili właśnie wychodzą, że nie mają czasu. A ten, że, ale dosłownie na sekundę, choćby te ręce, żeby ogrzać i tak zaciera te ręce, żeby ogrzać tak dyplomatycznie, ale oni kilka razy mówili, że już wychodzą, ale to tak wynikało, że oni, jak zobaczyli jakiegoś nawiedzonego takiego, to po prostu nie chcieli rozmawiać, by się gdzieś spieszyli. Słuchaj, to się tak skończyło, że drzwi zamknęli, myśmy posiedzieli na klatce i ci mormoni wezwali tych ludzi, od których mieszkanie wynajmowali, oni szybko przyjechali na klatkę. I nas musieli wylegitymować, że ja się z tego po prostu śmiałam. Jacy ci mormoni są głupi, bo przecież widzą, że ktoś chciałby porozmawiać, a jak nie, to może ty byś go nawrócił, może ty byś miał lepszy przykład. I to tak się zakończyło, że z tej klatki poszło, oni nas pisali, taka głupota wyszła, wiesz, konfidencja. Ja mam jechać, tak słucham go i mówię, kurde, chłopie, próbuję sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś z twoich najbliższych został potrącony przez innego kierowcę na przejściu dla pieszych. Ty podbiegasz do tego miejsca zdarzenia, tak, i przecież tak, do niego, tak. Człowieku, co ty tego narobił? A musisz powiedzieć, że idę do pracy.
członkostwo swoje. Żeby kościoła, a jak nie dasz się członkostwa, to ci mają w dupie. Tak, bo to musisz dać, jak zarabiasz 10 milionów, to musisz 1 milion, czyli 1/10 oddać na kościół, wiesz? Nagle się okazuje, że 10 milionów. No, ale wiesz, ale no to ani zielonoświątkowych, ale nikogo, ja tam znam tylko zielonoświątkowych, ale to jest wszystko dobrze, dopóki do nich należysz, rozumiesz? A później jak nie należysz, zaś albo odejdziesz od nich, nie? Czyli masz wybioną wiedzę, to ci kota za panu i to w ogóle nie chciał rozmawiać. To znaczy na tej zasadzie, że wiesz, jak człowiek nie jest oddany, ty musiałabyś, Ewka, być oddana, oddać wszystko, całe serce, całą swą duszę, zainteresowanie. To wtedy te siostry, taka moherowa, kręci się koło moherowej. Dziad gada do dziada, żebrak do żebraka, gdy i tak nie wszystkim prostym jest zewsząd nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza. A gdy chodząc snopki przewraca, wnet co tłuszczej kopy maca. Wnet masz urzędnika, kopie wieskę w rogu, choć sobie ten nie... To tam długo, dużo rej pisze. No, no, no. Ja nie lubię posłuszeństwa. Ja nie rozumiem być posłusznym człowiekiem. Ja kocham wolność, niezależność, rozumiesz? Jestem buntownica. Ja po prostu nie mogę należeć do żadnego kościoła. Tak, oczywiście. Oczywiście. 90%. Ja jak z nimi rozmawiam, rozumiesz? To ja im mówię krótko. Jeżeli Bóg człowiekowi dał wolną wolę i wybór, nie? No.